Witam z powrotem. Tak bym chciał tylko nadmienić, że naprawdę może być z siebie dumny, że tak daleko wytrwałeś. Jeżeli piszesz ten kod razem ze mną i działa ci ta aplikacja, to naprawdę robisz już mega ciekawe rzeczy, takie, które faktycznie zbliżają cię do pracy. No ale wracając do naszego projektu, to co chcieliśmy teraz zrobić, to upewnić się, że nie możemy dodać dwa razy takiego samego taska. I można to zrobić w bardzo prosty sposób. Użyjemy do tego pętli. Nazwijmy tutaj let to do of to do list, tak? To do list. I powiemy tak. Jeżeli to do.name, dlaczego to do.name? Przechodzimy pętlą po całej liście, prawda? I nasza lista będzie się składała z takich właśnie obiektów, bo my je tutaj dodajemy, jeżeli się uda. Za pierwszym razem oczywiście ta pętla nie będzie miała żadnego sensu, bo nie będzie żadnego jeszcze tam elementu, przynajmniej póki co, ale później tam będą, więc po kolei sobie będzie brała takie to do i sprawdza teraz name. Jeżeli ten name tutaj, który już wcześniej tam został stworzony i dodany, jest równy temu, który teraz próbujemy stworzyć, pamiętaj, że ten to do to nie jest ten to do. Wiem, że to może teraz dziwnie wygląda, ale to jest ten nowy to do i może nazwę go new to do, żeby to ci się nie myliło. A ten to do to jest jeden z tych, które już są w liście. Ona jest teraz pusta, ale jak parę sobie dodamy, zaraz no to oczywiście już będzie pełna. Za chwilę, że ci to też pokażę na żywo, to może będzie lepiej brzmiało. Ale jeżeli poszczególny ten to do ma nazwę taką samą, jak ten, którego teraz chcemy stworzyć, i oprócz tego description jest taki sam jak ten, który podaliśmy do nowego taska, czyli chcemy stworzyć po prostu klona, to my mówimy return. I teraz co się stanie z tym returnem? Ten return zablokuje nam w tym momencie funkcję. Ona już tutaj dalej nie pójdzie, czyli nie dojdzie do tego etapu. Sprawdźmy sobie, czy to zadziała na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i tutaj ileś tam jedynek. Dodaj, ok. No nie dałem console loga. Damy go sobie tutaj. Jeżeli to działa, to nie pojawią się tam dwa po kliknięciu dwa razy dodaj. Ok, dodaliśmy jeden. Uwaga, uwaga. Klikam, klikam, klikam. Nie dochodzi do tamtego miejsca, czyli nie zwiększa nam się ta nasza tablica. Uff, no chwała Bogu, nie działa to. Raczej działa tak, jak chcieliśmy. Więc tego konsologa na razie tutaj zostawię. I w porządku, dokładnie o to nam chodziło, więc mamy już pewność teraz, że te elementy listy będą niezduplikowane. Oczywiście mogę teraz dodać jakąś inną nazwę i się doda. Mimo, że opis jest ten sam, no to mimo wszystko my powiedzieliśmy, że jedno i drugie musi być identyczne, żebyśmy to uznali za klona. No bo faktycznie opis może być podobny, ale na przykład tu może być wyjść z psem o 12, opis jest wziąć na smycz tam mojego Yorka, wyjść z nim dookoła bloku. I opis może być taki sam dla tych dwóch tasków, ale jeden będzie wyjść z psem rano, drugi będzie wyjść z psem wieczorem. Dlatego nie możemy ich uznać jako duplikaty. Ok, śmiga to, więc się mega cieszę. I możemy sobie teraz pójść o krok dalej. Chcemy je w końcu teraz wyświetlić. I jak to będziemy robić? Pokażę Ci, jak tego nie zrobić na początku. Mamy tutaj dodany nowy element do listy. I teraz tak. Wiemy, że mamy tą listę. Ona się nazywa UL. Zaraz będziemy musieli to w ogóle posprzątać, ale to za chwilkę. I teraz mówimy UL, słuchaj. Będę do Ciebie dodawał jakieś elementy i musimy to zrobić znowu w pętli, takiej, którą już mieliśmy, ale napiszemy sobie od nowa. Więc po kolei. For. I to będzie taka sama pętla jak na górze. To do of to do list. I teraz tak. Let li równa się to do. Przepraszam, dokument create element li. Li inner text równa się to do name. No i będziemy musieli wykombinować jakoś, żeby dodać ten opis, ale to jeszcze nie teraz. No i ul append child li. Czyli dodajemy sobie tego li do środka. Przejrzyjmy je to jeszcze raz. Let to do
of to-do list. Tworzymy ten element li, dodajemy do niego tekst, który tutaj się znajduje w nazwie i dodajemy to do ULa. No ok, pojawiło się. Drugi raz nie możemy dodać. Ok, coś tutaj się dziwnego wydarzyło. Zaraz sobie sprawdzimy. No i jeszcze raz. Co, jak myślisz, co tu się może dziwnego wydarzyć w tej chwili? Teoretycznie nie możemy mieć duplikatów w naszej tablicy, prawda? A mimo wszystko są tu widoczne. Zastanów się chwilkę i pomyśl, w jaki sposób my teraz działamy. Mamy to naszą listę, prawda? I za każdym razem, gdy my dodajemy kolejnego taska, przechodzimy przez wszystkie te elementy i wszystkie dodajemy do naszego UL. Tak? Więc czy widzisz już pułapkę? Jeżeli nie, to już Ci mówię. My za każdym razem dodajemy całą listę na nowo. My nie usuwamy starej listy stamtąd. Ona tam dalej siedzi i my dodajemy kolejne. Więc w tym momencie po dodaniu nowego taska, pierwszą rzeczą, którą my chcemy zrobić, to jest wyzerowanie tego UL-a. I możemy to zrobić przez UL innerHTML równa się pusty ciąg znaków. InnerHTML to jest taki odpowiednik inner tekstu. Gdybym tutaj wpisał na przykład div i coś takiego, to faktycznie doda się div. Czyli nie doda się tekst wewnątrz tego UL-a, który jest taki, tylko doda się rzeczywiście element HTML. To jest taka możliwość pisania HTML-a po prostu z poziomu JavaScriptu. My po prostu chcemy to wyzerować. I dopiero potem, jak ta nasza lista jest pusta, to dodajemy na nowo tą już nową naszą listę, zaktualizowaną o nowego taska. To wszystko może jest dziwne i tak jeszcze mało zrozumiałe, ale za chwileczkę się wyklaruje. Jak to rozbijemy na funkcje, na poszczególne właśnie funkcje, to będzie dużo lepiej wyglądać. Nie możemy dać duplikatu, zmieniamy nazwę, pojawia się kolejny ABCD, pojawia się kolejny, ale właśnie uniknęliśmy teraz tej sytuacji, że całą listę na nowo tutaj wkładamy. To wygląda, jakbyśmy dodawali tylko jeden element na końcu, ale w tle widzisz, że logika jest kompletnie inna. My czyścimy całego tego UL-a, całą tą listę, ona wraca do takiego stanu domyślnego, pustego i wtedy dodajemy listę, która się znajduje u nas w JavaScriptie. Zadeklarowana jest pusta, ale myśmy ją sobie tutaj już przecież uzupełnili. Ok, zbliżamy się już bardzo blisko do końca. Na ten moment, na tej lekcji to już tyle. I widzimy się na kolejnej, gdzie zaczniemy sobie sprzątać pomału tutaj ten nasz plik. On nie ma dużo linii, 63, ale ja sam dostaję oczopląsu, jak to widzę. Nie jest to ładnie napisane. Musimy sobie to w jakiś sposób troszkę uporządkować. Więc tym się zajmiemy na kolejnej lekcji. Do zobaczenia.